Szanowni Państwo, chciałem Państwa gorąco przywitać na Podstarachowickimi Skałkami na drugim miejskim spotkaniu wigilijnym. To już staje się tradycja w Starachowicach, że przy okazji Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego przychodzimy na plac pod Skałkami, by przy dźwięku kolęd połamać się opłatkiem, podsumować to, co za nami w danym roku, w tym roku w 2017, i złożyć sobie najlepsze życzenia na kolejny nadchodzący rok. Życzenia dla każdej osoby, która tu przyszła, ale także dla naszego miasta. Dziś harcerze przekażą Państwu betlejemskie światełko pokoju, które trafi do naszych domów, parafii, do instytucji zlokalizowanych w Starachowicach. Dziś również ksiądz dziekan pomodli się z nami, pobłogosławi opłatki, którymi później się przełamiemy, dzieląc się serdecznymi życzeniami. Cieszę się, że Państwo jesteście z nami i chciałbym, żebyście Państwo wspólnie ze mną, gorącymi brawami, podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji drugiego Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, czyli pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Starachowickiego Centrum Kultury, pracownikom miejskich przedszkoli, szkół, jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, ale także wielu ludziom dobrej woli ze stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Ten Jarmark Bożonarodzeniowy to jest właśnie takie wspólne dzieło wielu, wielu osób i instytucji, za które wszyscy, myślę, jesteśmy bardzo wdzięczni. I proszę o brawa dla wszystkich tych osób, które przyczyniły się do organizacji jarmarku. Jeszcze raz dziękuję i życzę Państwu na nadchodzące święta Bożego Narodzenia wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spędzenia świąt w gronie najbliższych, w prawdziwie rodzinnej, dobrej atmosferze i mam nadzieję szczęśliwego nowego roku. A tu jeszcze zapraszam na Sylwestra pod gwiazdami, który w tym roku odbędzie się na Szlakowisku. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie. Ono zwycięży. Już po raz 27 zapłonie betlejemskie światło pokoju. Znak braterstwa, jedności i pokoju. Tegoroczne hasło betlejemskiego światła pokoju brzmi: w Tobie jest światło. Sztafeta światła wędrująca w świat z miejsca narodzin Jezusa, od austriackich skautów przez Europę, także do Polski, do Zakopanego, a potem do naszego Chówca i dalej do Państwa. Ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Wskazuje na dogłębne przenikanie ludzkiego życia światłem Jezusa, który mrok rozjaśnia i jest naszym Zbawicielem. Każdy zuch, harcerz, instruktor może stać się człowiekiem niosącym światło, czyli niosącym Jezusa w świat. Zmotywowani słowami papieża Franciszka, idź i głoś, podejmujemy wyzwanie zaniesienia betlejemskiego światła pokoju do wszystkich, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość. Im więcej my sami mamy w sobie światła, im więcej światła Jezusa jest w naszej organizacji, każdy z zuchu, harcerzu, wędrowniku, instruktorze i seniorze, tym bardziej nasza wspólnota jest żywa, a misja wiarygodniejsza. Wszyscy rozpalajmy światło, które jest w nas, by ludzie, którzy są zorientowani na światło, nie wierzyli w ciemność, ale w jasność dnia, by nie ulegli nocy, ale mieli nadzieję na jutrzenkę. By nie ulegli się przed złem i zawsze ufali w nieskończone możliwości dobra,
z betlejemskim światłem pokoju nieśmy naszą moc i nadzieję. Zabierzmy betlejemskie światło pokoju, niech wędruje razem z nami w nasze życie i doda nam wiary i miłości, żebyśmy poszli i głosili, że Jezus jest Panem i że w nas jest światło. Światło, które zaraża. Bo w nas jest światło, światło Chrystusowe. Dlatego jest nadzieja, jest życie w nadziei, bo w Tobie jest światło. Chwilę betlejemskie światło pokoju, które zaledwie godzinę temu z Zakopanego przyjechało do Starachowic, przywiezione przez harcerzy chówca ZHP Starachowice, powędruje do Państwa. Przekażemy je naszym władzom miasta, powiatu, naszym harcerzom i każdemu z Państwa. Proszę o wprowadzenie betlejemskiego światła pokoju. W tym roku betlejemskie światło pokoju do Starachowic przywiozła 7. drużyna wędrowniczna, wędrownicza Summit imienia Jerzego Kukuczki, 101. drużyna starszo-harcerska Lupus i 115. pomarańczarnia z Wielkiej Wsi. W imieniu harcerzy chówca Starachowice chcieliśmy przekazać betlejemskie światło pokoju Panu Prezydentowi Markowi Materkowi i Pani Staroście Powiatu Starachowickiego. Chcielibyśmy, by to światło świeciło nam wszystkim przez kolejny rok. Światło jest w Tobie. Takie jest hasło. Więc my wszyscy musimy wiedzieć, że to światło możemy i musimy nieść dalej. Pamiętajmy przez cały rok o tych wszystkich, którzy nie radzą sobie, którzy może są głodni, może oczekują naszej pomocy, chociaż tego nie mówią. Światło jest w Tobie. Nieśmy je dalej. Pan z wami. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i pracy ludzkich, których zgromadził nas w rodzinach przy tym stole w naszym mieście. Podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem naszych ojców składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską tą dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Wspólnie odmówmy modlitwę Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Bożego Narodzenia to bardzo święta rodzinna, rodzinne. Rodziną Bożą jesteśmy. Błogosław Boże każdego z nas. Chcę właśnie powiedzieć, że w tej wspólnocie, która tutaj nas zgromadziła,
czujmy się zawsze jak jedna rodzina. Chcę, żeby wszyscy mogli mieć ogromną radość z tego, że przy nim jest bliźni, ten, który kocha, który umie kochać, który chce tej miłości może i od nas. Życzę dużo radości, szczęścia i wszelkiego potrzebnego, dobrego życia. Szczęść Boże wszystkim na święta i na cały rok.